pałeczki, batony, pompony i flagi poszły w ruch. Na scenie Cieszyńskiego Ośrodka Kultury w wiosennym nowym programie wystąpiły mażoretki Cieszyńskie Gwiazdeczki. Zaprezentowały się wszystkie grupy wiekowe, od najmłodszych dziewczyn do tych najstarszych. Zdecydowaliśmy się na wiosenny koncert, ponieważ zimowy nie wypalił. Z wiadomej przyczyny. Pandemia zrobiła swoje. Ćwiczyłyśmy bardzo solidnie. Większość układów, które dzisiaj Państwo widzieliście, to są nowe układy. Wyćwiczone od września do tej chwili. Pominęłyśmy stare, bo to już historia. Ale o tej historii warto wspomnieć. W ubiegłym roku odniosłyśmy nieprzeciętne, spektakularne sukcesy. Nie ukrywam, że głównie dzięki solistkom. Wiosenny występ był okazją do podsumowania minionego sezonu, który obfitował w liczne sukcesy gwiazdeczek. Wszystko zaczęło się w czerwcu od Mistrzostw Polski, w których startowałyśmy. Maja, nasza solistka, zdobyła na tamtych mistrzostwach czterokrotnie tytuł Mistrzyni Polski, gdzie konkurencja była ogromna, bo pokonywała na przykład w kategorii solo baton 23 konkurentki. To nie jest mało. Zdobyła również srebrny medal w tańcu z flagą. Ciekawostką jest to, że ten taniec wtedy tańczyła po raz pierwszy w swoim życiu i od razu srebro. Oprócz tego nie ukrywam, że nie tylko solistka, ale nasze duety, w których tańczy właśnie Maja i Ola, co prawda dzisiaj ich Państwo nie widzieliście, bo nie dałyby już rady, były bardzo zmęczone, ale zdobyły dwukrotnie Mistrzostwo Polski wtedy. Również wicemistrzostwo Polski zdobyły nasze kadetki w scenie i w mini formacji, więc sukcesy ogromne. Później byłyśmy również na drugich mistrzostwach Polski, bo kilka federacji organizuje w Raciborzu. Tam Maja zdobyła pięciokrotnie tytuł mistrzyni Polski, co było ewenementem. No i pojechałyśmy na otwarte mistrzostwa świata do Zadaru. Pojechałyśmy w małym składzie, bo to jest przedsięwzięcie kosztowne. Jechała Maja, Ola, Natasza i Nadia. I z Zadaru przywiozłyśmy 2 złote medale Mai i 1 brązowy medal, który zdobyła Ola, również uzdolniona nasza solistka. Te mistrzostwa odbywały się w październiku, a już w grudniu Maja pojechała na kolejne mistrzostwa, z tym, że były to mistrzostwa świąteczne. Tam startowała w 3 kategoriach i we wszystkich 3 przywiozła złoto. Cieszyńskie Gwiazdeczki się nie nudzą, przygotowują się do kolejnych występów i konkursów. W zeszłym tygodniu rozpoczęły nowy sezon i już z sukcesami, zdradza Anna Wysocka, menadżerka zespołu. Rozpoczęłyśmy tydzień temu sezon nowy, mażoretkowy. Tydzień temu Maja, jako jedyna nasza reprezentantka, startowała w międzynarodowym konkursie o Puchar Ostrawy. Startowała w 3 kategoriach i zdobyła 3 złote medale. Z 4 czerwca organizujemy ogólnopolski konkurs mażoretek o Złotą Cieszyniankę, którego jesteśmy bezpośrednimi organizatorami. Zgłaszają się zespoły z całej Polski, są bardzo zainteresowane. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.